Bonjour, bonsoir, kochane, w nowym filmie na tym kanale. Jakiś czas temu pytałam Was w poście YouTube w zakładce Społeczność o tematy filmów, które chciałybyście, żebym zrealizowała. Jednym z nich była propozycja filmu o Bieliźnie, którą polecam. Przyznam, że ten temat szczególnie mnie zaintrygował, bo nie należy do łatwych. Wiele blogerek nie podejmuje się realizacji materiałów o bieliźnie, a ponadto wydawać by się mogło, że jeśli chodzi o praktyczne rozwiązania bieliźniane, to wszystko w tym temacie zostało już powiedziane. Przyglądając się jednak mijanym na mieście kobietom, doszłam do wniosku, że wciąż jest jeszcze dużo do zrobienia. Przebijające kontury majtek, silikonowe lub zwykłe ramionczka staników, tam gdzie w ogóle ich być nie powinno, czy choćby biustonosze z kolorowych koronek przebijające spod bluzek. To wszystko skłoniło mnie do zrobienia tego filmu, w którym przedstawię Wam bieliznę niezawodną, dzięki której nigdy nie popełnicie modowego faux pas. A zatem, nous commençons. Zaczynamy. Majteczki bezszwowe. Chyba Was nie zaskoczę. Ja po prostu w zasadzie, jak wychodzę z domu, jestem wystylizowana, to nie noszę żadnych. Ja przetestowałam wiele przez lata majtek bezszwowych i powiem Wam, że najlepsze są te marki Corin. Będą oczywiście podlinkowane. One występują z wyższym stanem, to jest tutaj stan wyższy, i występują z niższym stanem. Wiem, że też jest wersja na przykład stringów, jeśli ktoś lubi. Także, że tak powiem, jest wybór. I ten materiał, z którego one są zrobione, tak, bezszwowe, tutaj cięte laserowo, on jest taki, bym powiedziała, bardziej przepuszczający powietrze. Wiele tych majtek bezszwowych jest po prostu całkowitą taką gumą. Są właśnie takie Takie cienkie, takie przepuszczające, są naprawdę komfortowe, że się je zakłada i się ich kompletnie nie czuje. Także co tu dużo mówić? Polecam Corin, właśnie mówić mówić. o takiej bieliźnie, również o stanikach. To ja piorę w takich woreczkach. W pralce w woreczkach. Nie bawię się tam, wiecie, w pranie ręczne. Puszczam pralkę na pranie delikatne, ale bieliznę daję tutaj do takich saszetek właśnie za zamek do prania. I używam też detergentów raczej takich nieagresywnych. Ja konkretnie używam kapsułek z Ariela. Osobno piorę majtki, osobno piorę staniki, żeby, wiecie, tam nic nie poprzerywało, nie pozaciągało na przykład majtek, jakieś tam haftki od stanika. Także robię to w Te ten majteczki. sposób. Właśnie jak najbardziej warto je kupić. Warto właśnie sobie kupić kilka par i niższych, i wyższych, i naprawdę będziecie zabezpieczone do wszystkiego. Jeśli dużo na przykład czerni nosi, no to też warto czarne, chociaż ja Wam powiem, że cieliste pasują do wszystkiego, nigdy Wam nie przebiją, także to jest najważniejsza zdecydowanie rzecz w szafie i one są w pudełeczkach. Teraz przejdźmy do staników i staniki znowu cieliste. Cieliste i najlepiej bez jakichś tam ozdób będą pasowały, że tak powiem, do wszystkiego. Ja bardzo często właśnie używam tego modelu Virginia, znowu marki Corin. To jest moim zdaniem najbardziej wygodny stanik na świecie. Ja mam takich staników, tych samych, kilka. One się wyróżniają tym, że ta miseczka jest zupełnie miękka. Ja je noszę właśnie również w domu, bo po prostu mi jest z nim wygodnie. Jest fiszbina, ale ona jest tutaj po prostu. No, taka jedna jest naprawdę komfortowa i tak jak mówię, tu nie ma żadnego usztywnienia, więc też jest jakby nam tutaj wygodnie i naprawdę warte swojej ceny. Nie są zresztą drogie, one gdzieś kosztują, w różnych miejscach będą różnie kosztować, ale około 220 zł, coś w tym rodzaju, tam chyba też są kolory, ale no ja zawsze cieliste. To jest najbardziej komfortowy stanik świata. No i właśnie ma tutaj tylko tą lekką ozdobę, natomiast całość jest tutaj gładka, dzięki czemu po prostu też nie będzie nam nigdzie przebijał i będzie po prostu, że tak powiem, do wielu, wielu rzeczy pasował. Kolejny stanik, który jest niesamowicie przydatny w szafie, zwłaszcza jeśli nosicie wszelkie takie rzeczy na ramionczkach jak ja, to jest Wonderbra, bardotka Wonderbra. W różnych miejscach znowu będzie ta cena się różnie plasowała. Ja płaciłam chyba coś około 250 zł. Kupowałam stacjonarnie, o czym zaraz powiem. To jest bardotka po prostu cudowna. I już nie, ja mam mały biust, tak? Ale ja słyszałam,
że nawet posiadaczki bardzo dużych biustów znajdują tutaj biustonosz właśnie dla siebie, który im naprawdę ten biust trzyma. To jest najlepsza bardotka i tak samo. Ja wcześniej miałam różne inne bardotki, które właśnie się nie sprawdzały, które robiły mnie tutaj taką półkę, wiecie, tak tutaj to odstawało od piersi, bardzo źle to wygląda, które zjeżdżały, zawsze coś było nie tak. Natomiast z tą bardotką ja nie mam problemu, mam jeszcze taką w kolorze czarnym, natomiast najczęściej właśnie noszę cielistą. I tak mówię, cielista bielizna jest najbardziej praktyczna, bo ona nie będzie spod niczego nam przebijała. Początkowo, jeśli nie nosicie takich rzeczy, będziecie miały jakieś takie uczucie zbroi, ale to uczucie w miarę noszenia bardzo szybko mija. Ja jak kupowałam ten stanik, to pani mówiła, no to jest rzecz bardzo niewygodna, no ale czasami trzeba, natomiast ja to noszę no już w ogóle w takie miesiące ciepłe właśnie, takie letnie, no to ja to praktycznie, wiecie, na co dzień, to jest mój najczęściej używany po prostu stanik w tym momencie do tych wszystkich rzeczy tutaj na ramionczkach, czy bez ramionczek, jakiś hiszpanek, wszystko co ma takie ramionczka, no to po prostu jest genialne. I w końcu przechodzimy do koronek, bo niekiedy są takie stylizacje, w których możemy sobie na koronkę pozwolić i nawet dobrze wtedy, kiedy ona lekko gdzieś wyziera. I to jest mój ulubiony stanik. I słuchajcie, to jest stanik z Kapala. I tutaj go nie mogę podlinkować, bo po prostu go nie ma. Ja go kupiłam na jakiejś wyprzedaży i to już chyba z 2 lata temu. Po prostu tak mi się udał. No jest cudowny, no po prostu był tani i jest cudowny. On tutaj ma taką jakby braletkę, która tutaj tak fajnie zbiera ten biust. Zresztą Wam tutaj pewnie na przebitkach pokażę, bo naprawdę, no ja mam akurat mały biust, ale to, no ja się w nim czuję bardzo kupieco. On jest naprawdę fenomenalny. Uwielbiam po prostu taki czarny koronkowy stanik ubierać pod białe koszule i zostawiam sobie tam trochę guziczek otwarty, jeśli mogę sobie pozwolić, i troszeczkę tej czarnej koronki widać. I oczywiście to wiecie, wszystko trzeba odpowiednio zgrać. Jeśli coś pokazujemy więcej u góry, no to mniej tam na dole i tak dalej. Pewnie wyświetla Wam się tutaj jakaś moja taka prosta stylizacja. Same ocenicie, czy to wygląda wulgarnie. Według mnie nie. Wygląda to tak sensualnie i właśnie bardzo parysko. I też często właśnie widzę, że paryżanki bardzo lubią takie koronkowe czarne staniki stosować właśnie z białymi koszulami, także polecam, jeśli możecie sobie na to pozwolić, jeśli czujecie się pewnie, to jak najbardziej można spróbować i chociaż taki jeden sensualny czarny stanik pod tego typu rzeczy warto posiadać. Kolejny stanik, który warto posiadać, jest to stanik przydatny zwłaszcza wtedy, kiedy macie rzeczy z odkrytymi plecami. Tak, pewnie każda z nas coś tam ma więcej, mniej takich rzeczy, które plecy eksponują, takich bym powiedziała codziennych nawet. No i ich nie nosimy, dlatego że nie wiemy, co tutaj włożyć pod spód. Możemy włożyć, co prawda, taki stanik, wiecie, taki przylepny, ale to jest po prostu już, kiedy no nie mamy wyjścia i z reguły tego na co dzień nie stosujemy, nawet jak mamy takie rzeczy, nie chce nam się, bo to się ciągle, wiecie, tam od czasu do czasu odlepia, to jest niepraktyczne, niewygodne i stosujemy to tylko na jakieś wielkie wyjścia. I tak notabene powiem, że ten konkretny pochodzi z Merlin i to jest jak na razie najlepszy tego typu stanik, jaki miałam, ale no nie jest idealny, bo tego typu samoprzylepne staniki nie są idealne. Podlinkuję, gdyby to kogoś interesowało. Ale co zrobić, kiedy mamy rzeczy z odkrytymi plecami właśnie na co dzień i chcemy coś, jakiś stanik pod nie włożyć, żaden nie pasuje, bardotka też nie pasuje, bo tam wystaje, prawda? Co tutaj zrobić, żeby je wkładać? Rozwiązanie jest. Taki oto stanik, który ma tył ozdobny, tak? Normalne fiszbiny, normalnie biust, pięknie podtrzymany, regulacja ramionczek, zapinanie jest tutaj z przodu. Natomiast tył jest przepięknie koronkowy. I teraz proste rzeczy na co dzień, jakie wkładamy, pewnie teraz Wam się wyświetla coś, no to takie właśnie rzeczy będą pięknie wyglądały z takim stanikiem. On będzie jeszcze im dodawał takiego smaczku i tu będzie prawdziwe takie, wiecie, wrażenie, takie wrażenie, że paryżanki noszą koronki. Tu będzie naprawdę szykownie i parysko.
i sensualnie. I powiem Wam, że na pewno, jak taki stanik sobie dobrze dobierzecie, dobrze znajdziecie, to na pewno czasem Was ktoś będzie zaszczepiał, jakaś inna pani, i pytała, co to jest za piękna bluzka, sukienka, czy co tam będziecie miały, bo ja tak nieraz miałam. Natomiast to często jest u mnie po prostu połączenie z tym koronkowym stanikiem, także to naprawdę rewelacyjnie wygląda i warto taki staniczek sobie kupić. Ten konkretny jest właśnie marki Etam i to już właśnie słyszałam, że ta marka tego typu staniczki właśnie robi. Przeróżne takie właśnie ciekawe opcje bieliźniane. Natomiast ten konkretny, tej marki, ja znalazłam na Vinted. I razem z ochroną kupującego, z wysyłką, zapłaciłam za niego niecałe 25 zł, o ile pamiętam. A był praktycznie nieużywany, pani go odsprzedawała, bo po prostu był dla niej za mały, ubrała jeden raz, było za ciasno i go wystawiła. I takie rzeczy są bardzo tanio wystawiane często na Vinted. Dlatego, że no bielizny jakby nikt nie chce, no a to jednak no nie są majtki, tylko stanik, więc ja go sobie po prostu wyprałam i jestem bardzo zadowolona, że tak tanio sobie taki staniczek kupiłam. Także to jest taka moja polecajka dla Was, że właśnie poszukajcie sobie na Vinted, można tam też prosić, wiadomo, o wymiary. Ja pamiętam, że poprosiłam oczywiście mleka miseczka, no to tutaj wiecie, producenci różnie robią, więc można nie trafić, ale jeśli to jest tani zakup, no to jakby czasem warto zaryzykować. To była właśnie miseczka B, bo ja tak noszę B na C, tam w zależności od marki. No i ten obwód, który tu kazałam zmierzyć na płasko, się zgadzał tam z moimi innymi stanikami, dlatego go wzięłam i okazał się po prostu idealny, więc w ten sposób możecie sobie też zapolować, żeby po prostu coś kupić taniej. Kolejna rzecz, którą warto mieć w szafie, jeśli Wasz styl jest właśnie taki paryski i taki sensualny, kobiecy, to jest koronkowe body. Koronkowe albo też może być bez koronki, ale takie, wiecie o co mi chodzi, takie właśnie sensualne i kobiece. Moje jest tutaj, jest to body po prostu dla mnie idealne, ponieważ ono jest niedrogie, a równocześnie jest po prostu cudowne i bardzo praktyczne, co zaraz Wam, mam nadzieję, udowodnię. Jest to body cały czas dostępne marki Obsessive, także będzie podlinkowane. Jest to body tanie, dlatego że ono tak normalnie zwykle kosztuje około 120 zł, także dostępne często w sklepach stacjonarnych. Cudowny model. Ona ma usztywniane tutaj miseczki z przodu, ale niestety ma te miseczki tutaj miękkie, więc ja osobiście wkładam koronkowy czarny stanik, właśnie ten tutaj z Kapala. On też ma tutaj, widzicie, koronki i tutaj są takie, że tak powiem, jakby prowadnice, jakby takie ramionczka wszyte w te koronki. Rękawka i po prostu stanik idealnie się tu chowa, także po prostu wystarczy tutaj sobie dobrać, kupić koronkowy właśnie czarny stanik i on się tutaj Wam idealnie schowa, mój właśnie się chowa, także to jest, że tak powiem, jeden taki mały problemik, mam nadzieję, że dla Was też nieduży, tak jak dla mnie, że najlepiej sobie tutaj jakiś czarny staniczek skomponować, wsadzić, a tak poza tym, no to mamy właśnie te cudowne koronki. Mamy tutaj takie przeszycie, takie lekkie modelowanie sylwetki, ale on absolutnie tutaj nie ściska, jest bardzo wygodny, komfortowy, pięknie jest wszędzie wykończony. Te rękawki są przecudne, ja je również używam na przykład pod moją jedwabną sukienkę Lovely Silk w czarną, w białe kropeczki, pewnie Wam się tutaj wyświetla. To powoduje, że ta sukienka jest wtedy taka jeszcze bardziej strojna i wieczorowa, także wieczorowo już tak byłam, że sobie ubrałam pod skup te body. A tak w ogóle, to można to body właśnie ubrać bez problemu z tym stanikiem jeszcze pod spodem pod żakiet, więc zwłaszcza jeśli nie macie jakiegoś dużego biustu, to myślę, że właśnie naprawdę wieczorowo możecie sobie nawet pozwolić na ściągnięcie marynarki, ubrać do tego jedwabną spódnicę bądź jakieś spodnie, coś właśnie takiego wkomponować i będzie to wyglądało jak jedna całość. No i jeszcze jest jedna opcja tego body, czyli właśnie on też może posłużyć jako właśnie taki stanik jakby z ozdobnym tyłem i tutaj pewnie Wam się wyświetla, że tutaj z tyłu też mamy takie piękne wycięcie i jak mam takie właśnie ciemne rzeczy,
w które mają wycięte plecka, no to właśnie wkładam sobie pod spód właśnie to body i zobaczcie, jak pięknie, sensualnie wycierają te koroneczki i mamy jeszcze tam kokardkę dodatkową. Przepięknie uważam to wygląda, także te body jest naprawdę praktyczne i do tego niedrogie. Mam Wam do pokazania jeszcze dwie rzeczy bieliźniane, które zdecydowanie warto w szafie posiadać. Jak widzicie, jestem ubrana w koronkowe body, które Wam tak jakby przed chwilą pokazywałam. Natomiast jest już kolejny dzień tak naprawdę, dlatego już tutaj ubrana jestem inaczej i w ogóle bonjour. I już przechodzę do pokazania Wam tych rzeczy. W czasie realizacji tego filmu stwierdziłam, że jest mi potrzebna puchalka do spódnicy białej Rozelle. Właśnie tej, którą zapewne wiele z Was, które mnie już troszkę dłużej oglądacie, doskonale kojarzy. Jest to trapezowa spódnica midi Rozelle i taka biała trapezowa midi spódnica jest bardzo uniwersalna i można z nią zrobić wiele bardzo ciekawych stylizacji. Natomiast ja z nią właśnie miałam taki problem, że jeśli ubierałam do niej coś bardziej kolorowego i wzorzystego, przykładowo właśnie taką bluzkę w marynarskie czarno-białe paski, no to niestety tutaj właśnie na biodrach, tam gdzie ta bluzka była wsadzona po prostu w spódnicę, bardzo mocno przez te spódnice takie paski, tudzież inne kolorowe wzory, czy po prostu kolor prześwitywał. No i to oczywiście psuło mi całą stylizację i z tego powodu najczęściej z tą spódnicą wybierałam takie stylizacje, czy kolory właśnie bezpieczne, żeby po prostu nie psuć sobie efektu stylizacyjnego. Natomiast stwierdziłam, że dość, że ja potrzebuję tej spódnicy właśnie do takich rzeczy bardziej kolorowych, które zresztą też przy okazji trochę dokupiłam, także niedługo zapewne też zobaczycie kolejny mój taki haul zakupowy na tym kanale. I postanowiłam po prostu dokupić sobie porządną puchalkę i znalazłam taką. Ona pochodzi ze sklepu Merlin i ma raczej funkcję modelującą. Jest właśnie z tego typowego dla modelowania materiału, jest mocno ściągająca, ma tutaj ten taki silikonowy pasek, żeby nam się nie zsuwała, ale jest bardzo mocno kryjąca, sięga mi za połowę ud, także zasłania wszystko dokładnie, co ma zasłaniać i zrobiłam eksperyment, włożyłam sobie już w sklepie właśnie pod tą haleczkę taką wzorzystą rzecz i absolutnie nic mi nie przebijało, było idealnie i dlatego stwierdziłam, że jak najbardziej ją kupię, ale że nie jest to rzecz typowo puchalkowa, tylko właśnie modelująca, to musiałam wziąć rozmiar bardzo, bardzo duży, bo aż 44, żeby właśnie ona po prostu mnie nie ściskała, bo ja nie potrzebuję, nie czuję potrzeby po prostu wyszczuplania się dodatkowego. Dlatego nie odpowiadało mi to, że ona wyszczupla, więc taki jest po prostu jej mankament. Ona kosztuje 150 zł, także będziecie ją miały podlinkowaną. Ja normalnie od razu powiem, noszę góry w rozmiarze 36S, a doły w rozmiarze 38M, a tutaj mam halkę 44 i powiem Wam, że wcale nie jest, wiecie, jakaś wielka, strasznie luźna, tylko po prostu jest taka dla mnie odpowiednia, że ja bez problemu tam mogę pod nią sobie właśnie schować taką koszulę czy bluzkę i jest mi wygodnie. Mogę ją polecić, oczywiście jeśli znajdziecie też tutaj odpowiedni rozmiar dla siebie, ale tak poza tym wydaje mi się rzeczą naprawdę godną polecenia i bardzo uniwersalną, niezależnie od tego, do jakiego koloru sukienki czy spódnicy takiej halki szukacie. I jeszcze jedna rzecz, już ostatnia, która moim zdaniem jest bardzo przydatna w szafie i bym ją właśnie podciągnęła pod bieliznę, bo ja ją stosuję jako taką dodatkową bieliznę. Jest to body marki Unseen Miss Sharp. Ono występuje w wielu kolorach. Ja mam kolor nude i ono ma długi rękaw. No właśnie jest to body i jest wykonane z bawełny.
Ja używam Tobody w celu właśnie ocieplenia się późną jesienią i zimą, żeby po prostu mi było cieplej, ale żeby po prostu tej rzeczy pod moją stylizacją nie było widać. No i właśnie takie body, które ja mam tutaj w rozmiarze S, doskonale spełnia tę funkcję, bo właśnie o jego zupełnie nie widać, nawet mimo to, no, że ma właśnie długi rękaw, no ale w zimie nosi się raczej długie rękawy. Jeśli noszę coś czwarte w zimie, no to po prostu ten rękaw sobie podwijam. Na Anzin oczywiście znajdziecie wiele różnych body, również takich bez rękawów, w różnych kolorach i właśnie one mogą pełnić funkcję zarówno po prostu takich bluzek pod przykładowo żakiety, jak też, tak jak u mnie, być taką właśnie bielizną termiczną ocieplającą. To były już wszystkie rzeczy bieliźniane, które są praktyczne lub praktyczne i ładne. A także te zdecydowanie na 200% mogę Wam polecić i proszę Was, żebyście też pisały o swoich takich bieliźnionych rzeczach, które jesteście skłonne tutaj naszej społeczności, która się powoli buduje, polecić. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was praktyczny i interesujący, a jeśli tak, to mam dla Was tutaj taką małą informację, która mam nadzieję wejdzie w życie, ponieważ jak byłam w sklepie Merlin i kupowałam tą puchaleczkę, to zapytałam o możliwość nakręcenia w tym sklepie filmiku właśnie z ich pięknymi piżamkami nocnymi, ponieważ tak jak chodziłam po sklepach z bielizną w tym dniu, w którym kupowałam tą halkę, to właśnie zauważyłam, że Merlin moim zdaniem ma najpiękniejsze koszulki, takie naprawdę paryskie, które są właśnie nie tylko ładne, ale też są świetne jakościowo, było ich tam najwięcej. Poprosiłam o taką możliwość i pani powiedziała tam, że zapyta centralnie, czy się na to zgodzą, no i jeśli się zgodzą, to zapewne wkrótce zobaczycie taki filmik z piżamkami z Merlin. Piękne merci za dziś, życzę Wam miłego dnia, bonjourne lub wieczoru, bonsoirée i do zobaczenia w kolejnym filmie. A bientôt!